Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Maroku Bragi, a to jest kolejny materiał, tym razem z gry Control, czyli nasze zmagania w tajnej jednostce do badań zjawisk paranormalnych, czyli do Centralnego Biura Kontroli. Tak, wykonywaliśmy sobie ostatnio trochę misji. Bodajże ostatnią z misji, które wykonywaliśmy, było chyba z sejfem, czyli jednym z właśnie z tajemniczych artefaktów, można tak powiedzieć, którym się zajmowali agenci tego owego biura i które to dało nam umiejętność osłony, czyli takiej tarczy. Ja o dziwo właśnie zdobyłem tą umiejkę z tą osłoną i teraz sobie będziemy chyba wykonywać, bo to była chyba misja, słuchajcie, poboczna i teraz sobie będziemy wykonywać jakąś główną, tylko zaraz zobaczymy jaką dojdę, tylko zobaczymy tylko zobaczy tylko jakie mamy misję do wyboru, ale chyba tylko jedna misja główna została. I tym się, słuchajcie, będziemy zajmować. Poczekajcie chwilę. Tak. Tylko tak, jak tu się te misje sprawdzało. G, nie? Dokładnie, misje. I co my tutaj mamy? Bo bodajże ostatnio wykonywaliśmy wyłącznik awaryjny, był, to była główna. I co to za syf spal śmieci też, to była już poboczna. Dobra, robota, wesoła. Nie pokazuje mi, czy wykonywałem tą misję poboczną, tutaj akurat, ale tak czy siak, no wiadomo, zdobyłem ten save, to jest najważniejsze. No i teraz zostaje nam misja główna, czyli znajdź marszala. Klub Oldobojów. Pope informuje Jazz, że Marshall udał się do sektora badawczego, aby wyprodukować więcej HWR-ów. Jesse uważa, że Marshall wie coś więcej o Dylanie. Marshall to jest jeden z podopiecznych byłego dyrektora, bo w poprzednim materiale też główny dyrektor przekazał nam informacje o ludziach w tym biurze, którzy mogą nam pomóc z pokonaniem pokonaniem tego stwora, czy tej siły tajemniczej, która atakuje biorę. Już nie pamiętam jak ona się... Syk! Właśnie, już nie pamiętam jak się nazywała ta siła, ale już sobie przypomniałem. Nazywa się Syk. I on podał nam dosłownie paru najważniejszych ludzi w biurze, którym możemy poprosić o pomoc. I właśnie pierwszym z nich jest Marshall, a HWR-y to są te sprzęty, które ci agenci noszą tutaj na klatkach piersiowych. Tutaj widzimy, który owy sprzęt blokuje opanowanie przez te tajemnicze siły. Sektor badawczy parapsychologia. Tylko ciekawe, gdzie mam tego szukać. To akurat mądrze powiedziała. Ciekawe, czy ten sprzęt, który oni tutaj mają, też nie blokuje czasami tych sił. Dobra, później się o tym przekonamy. Gdzie mam się w ogóle udać? Misja... Mapa może? Teoretycznie nie wiem nic. Chyba, że nie oznaczyłem tej misji. Przestań śledzić. Nie, no śledzę. Po informacji, że masz udał się do sektora badawczego. Sektor badawczy, czekajcie. Sektor badawczy. To sektor badawczy nie będzie na tym piętrze. Musimy użyć szybkiej podróży. Focus and the work. Dobra, mamy jedną zdolność przy okazji. No to była ta osłona. Ona jest chyba pod C. Nie masz, ale i tak nie mam tylu punktów, żeby sobie... Tutaj odblokowałem sobie... skuteczność obrony tej tarczy. Ja wam jeszcze pokażę, kto nie był w poprzednim materiale, jak wygląda ta umiejka, ale to zaraz. Także tak czy siak musimy szybką podróż. Sektor badawczy. Kurczę, tylko ja nie wiem, gdzie jest ten sektor badawczy. Sektor. U
Udał się do sektora badawczego. Dziwne, bo nie wiem, gdzie się tak naprawdę teraz mam udać. Znajdź Maszara. Sektor badawczy, parapsychologia. Sektor badawczy. Nie, to nie ma sensu. Bo wiecie, że jak gdzie nie pójdziemy, to i tak przeciwnicy będą się respić. Kurczę, ona czasami nie wie, gdzie jest sektor badawczy. Może tutaj muszę się udać. Czekajcie, zaraz zobaczymy. F. Sektor kierowniczy, sektor badawczy jest. Dobra, no to tutaj musimy się udać. Okej. Okay. Obiekty chwycone za pomocą wystrzelenia zadadzą obrażenia wszystkim brnącym na ciebie wrogom, których trafią. Wykorzystaj to na swoją korzyść. Ciekawe. Bo jest taka, znaczy ja na razie nie umiem przenosić ciał wrogów przez telekineza, ale jest później, jak rozwiniemy tą umiejętność, to można później po pewnym czasie właśnie wrzucać w ludzi, zrzucać w przeciwników nie tylko meblami, ale i innymi przeciwnikami, nie? Ale musimy sobie bardziej rozwinąć tą umiejętność, a ja tej umiejętności za bardzo nie mam rozwiniętej. Kurczę, i jak się tutaj. Okej, tu jest telekineza pod E. Dobra, a pod Q mam tą osłonę, którą widzicie. Centrum badawcze. No okej. Czyli mnie tutaj teoretycznie nie było, a widziałem tą miejscówkę wcześniej końcówki live'a. Czyli końcówki ostatniego materiału. Anyway, I've been here for 24 years now. I've always been here. And through those years, we've made astonishing discoveries, authored studies of grave importance, and in all this work, there is one thing we know, and that's how little we truly know. Rest assured, we're committed to keep pushing the known laws and borders of reality, and to make the Bureau proud. So, welcome. Assuming you have the necessary clearance, and do follow the safety protocols. Read the manual. Otherwise, bad things will happen. Okej, okay. Czyli ten profesorek z biura. Diablica, jestem, kochanie. Okej, witam cię, moja droga. Mam nadzieję, że humorek ci się, moja droga, poprawił, kochanie moje. Diablica, przez ten rower za późno. No ale szybko nawet wróciłaś z tego rowerku. I Diablica, wow, zimno jest. Mówisz? No, uchłodziło się też trochę, też zwróciłem uwagę, że się uchłodziło. No ale jesteś, także możemy rozpoczynać naszą przygodę z Federalnym Biurem Kontroli, Centrum Badawcze. Okej, już naukowcy zaczynają latać, ale cieszę mnie, że jesteś. Przeszło ci trochę te nerwy, czy tak już średnio, czy średnio jeszcze? Chyba tutaj coś znajdę, jakieś dokumenty. Nie. Czy prawdopodobnie w tym biurze ma swoje laboratorium ten marszał cały, czyli ten doktorek, którego widzieliśmy przed chwilą. Znaczy nie, marszał to jest inna osoba. Ten doktorek miał chyba inaczej się nazywał. Diablica, jestem na rowerze. A, jeszcze jesteś. Myślałem, że już wróciłaś. I to ładnie. Pamiętam tą miejscówkę z intra. Noho. Mamy towarzystwo. Oto jeszcze ci przeciwnicy, którzy byli kiedyś bossem. Niestety. Wow. No się zaczynają robić ciężcy przeciwnicy. Wow, dobry unik. Okej.
Oni kiedyś byli, znaczy boss, kiedyś walczyliśmy z bossem i on był taki sam jak właśnie ci przeciwnicy. Dobra. Okej. Spokojnie, spokojnie, poczekajmy chwilę. Okej. Widzę, że ich jest troszkę więcej. No weźmy sobie osłonę. Dobra, musimy... Kurczę, trochę ich tutaj jest, niestety. Że z telekinezji pocisnę. Muszę zmienić broń. Trochę się tutaj działo. Ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze nie koniec. Ale normalnie zabawa przednia. Ten jak się skitrał. Ciekawe czy to wszyscy czy nie. Nie. Drugi poziom. Niestety nie jest tak łatwo z gościem. Chyba zmień broń. Kurczę, chowałem się za murkiem i wziąłem ten murek przez telekinezę i nie miałem się przed czym schować. Za czym schować. Ole, pizy głogo. Okej. Czyli towarzystwo pozamiatane, ale akcja niezła. Nieźle, kochanie Diablica. No, powiem ci szczerze, że trochę umiejek zdobyła nasza bohaterka. Teraz wymiata trochę na propsie. Ale ładnie się gra, fajnie, przyjemnie, powiem ci szczerze. Naprawdę. Dobrze, dobrze. Ważne, żeby tobie się humor poprawił, a nie tam. Żeby tam dobrze nam gra szła. Mam nadzieję, że tak się stanie. Dobra, jak to wygląda z mapą? Mamy sektor badawczy, czyli miejsce, do którego wracamy, znaczy w którym jesteśmy pierwszy raz. Świadczy o tym cała plaga tych miejsc, których nie zwiedziliśmy, czyli te znaki zapytania na całej mapie praktycznie. Że najpierw zobaczmy, co tutaj mamy. No, jak zwykle toalety. Tu jak fajnie to wygląda. Normalnie ściana. Z roślinności. Fajnie, 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 nie mogę powiedzieć. No właśnie, no właśnie widzę, Diablica. Poprawił ci się humor czy nie? Opowiadaj, no mów. Mam nadzieję, że dzisiaj się coś poprawi. Bo mnie trochę zmartwiłaś. Tym, co mi napisałaś wcześniej. Chyba trochę asortymentu zdobyliśmy. Poza tym nic tutaj nie ma. Czasami widzę, że lubią w kiblach kitrać. Jakiś ekwipunek, czy coś, czy elementy do ulepszania. Ale tak to nie ma żadnych wrogów, może to i lepiej. Za to kibelki to mają takie czyste, że szok. Normalnie. Trzeba to im przyznać. Diablica, ale dzięki tobie kochanie się poprawi. A, no to dobrze, no to ja się cieszę i mam nadzieję, że jednak tak będzie. Mam nadzieję, że jednak tak będzie. A jutro rano mi opowiesz, co się tak naprawdę stało, co cię tak zdenerwowało, dobrze? No bo tutaj coś. Ten papier zawsze w tym samym miejscu spada, nie? Tutaj. A może z drugiej strony, bo to jest to miejsce, gdzie niby powinien leżeć. Znaczy wisieć. Bo za każdym razem spada, co drzwi otworzę. Ale tutaj nic nie ma. Dobra, czyli to eksplorujemy tak naprawdę nową placówkę. Ale naprawdę
Świetnie to wygląda. Dobra, i tu coś gdzieś jest. Stołówkę mają tutaj. Nawet fajną. Dosyć. Choć strasznie oświetloną. Nie wiem, na czym to polegało, że tyle światła jest potrzebne. No dobra, zobaczymy. Dziwne, ale to radio coś nie odpala. Diablica, to głupie, ale powiem ci, mój najdroższy. Co głupie? Dobra, nie wiem czemu, ale to radio nie chodzi. Ale tutaj mamy dokument. No to przeczytajmy. Korespondencja Hubert, analiza czarnokamienia. G. Wow, trochę mamy zasobów i wyposażenie i kolekcję. Najpierw sprawdźmy tą kolekcję. Korespondencja była i Hubert, analiza czarnokamienia. Federalne Biuro Kontroli. Cześć, Karla. Nie wydaje ci się dziwne, że Derling na... A, Derling, to się... On się nazywa... Derling to jest właśnie ten profesor, którego widzieliśmy tam na wyświetlaczu i który nam... Zazwyczaj go widzimy, jak bada jakieś różne rzeczy w laboratorium. Że Derling nalega, żebyśmy pojawili się w jego dziwnych filmach. Chodzi o to, że tylko stoimy, a on nawet nie pozwala nam nic powiedzieć. Nie rozumie źle, to i tak lepsze niż dzień w laboratorium. Poza tym zawsze świetnie z tobą pracować. A i zakończyłem analizę porównywawczą tych dwóch próbek czarnokamienia, które mi przysłałaś. Pryzmatów, czy jak je nazwałaś, umieściłem je w zwyczajnym miejscu pod C dla Karla. Dobre do zapamiętywania, co? W każdym razie daj mi znać, jeżeli będziesz chciała przedyskutować dane. Chętnie wszystko wyjaśnię. Może moglibyśmy to obgadać przy drinku, a może nawet kolacji. Nie pamiętam, kiedy ostatnio jadłem jakiś dobry steak. Może kiedyś wyszlibyśmy gdzieś razem po pracy. Jutro jestem wolny. Wszystkiego dobrego, Hubert. Czyli Derling wykorzystuje tych swoich naukowców tylko, żeby stali, a on żeby gadał. Dobre, dobre ten naukowiec. Diablica, wiesz, wszystko w twoich rękach, kochanie, wiesz, czy będzie dobry humor, czy nie. Aha, no rozumiem. To będę się starał, moja droga, żeby taki był. Żeby się poprawił twój humorek, bo to jest najważniejsze. Dobra, mam badanie i dokumenty, ale zanim to zrobimy... A mnie, dobra, sprawdźmy. Snajper Syku. Nowy przeciwnik. Musiał być chyba w tej grupie tych potworów, z którymi walczyłem. Badania terytorialne na temat Syku. Snajper opętany przez Syk. Poufne podsumowanie. Snajperzy biura specjalizują się w eliminacji celów z dużej odległości. Wykorzystują specjalny zainstalowany na karabinie szperacz do wyszukiwania celów. Snajperzy Syku są tak samo skuteczni. Opętanie nie zmieniło stosowania przez nich taktyki. Zdecydowanie preferują zachowanie większego dystansu od celu, czekając na umiejętności na większej wysokości. Czekając na umiejscowionym na większej wysokości stanowisku na możliwość oddania strzału. A, czyli ten gościu, który się tam kampił na samym dole, to on się kampił po prostu. To był snajper. Dlatego nie strzelał do mnie, bo on czekał, aż ja się oddalę. Na otwartym przestrzeni należy zachować ostrożność, sprawdzać balkony. Warto zwrócić uwagę, że ich karabiny są wyposażone w bagnety do walki wręcz, a snajperzy z Syku dobrze wiedzą, jak robić z nich użytek. Pełny raport jest dostępny w aktach i tu jest tajne. Dobra, tutaj mamy multimedia. Znając życie, to będzie sektor badawczy. To będzie to nagranie, gdzie widzieliśmy tego Derlinga, czyli tego profesora, jak mówił. Ja go nie widziałem w pełni tego nagrania, także otwórzmy to sobie. Welcome to the research sector. Witamy w sektorze badawczym Federalnego Biura Kontroli. Federal Bureau of Control. I'm Dr. Casper Darling, head of research. Somebody thought this. Ktoś uznał, że ten film będzie doskonałym sposobem wewnętrznej You know, komunikacji. would make for great internal communications. I'm looking at you, Mr. Patrzę na pana, panie Tomasi. Z Tomasem niestety walczyliśmy. Został opętany przez Syk i on był pierwszym bossem. Tomasi. So, this is where the magic happens. Anyway, I've been here for 24 years now. I've always been here.
Już mi przyciął live. Ok, słuchajcie, musiałem odświeżyć live, bo ten, bo mi przycięło. Także dalej kontynuujemy. A, czyli ci ludzie, którzy niby stoją właśnie na filmach Derlinka, ale nic nie mówią. Committed to keep pushing the known laws and borders of reality and to make the Bureau proud. So, welcome. Assuming you have the necessary clearance and do follow the safety protocols. Read the manual. Otherwise, bad things will happen. No okej. Okay. Dobra, no trochę więcej się dowiedziałem na temat. Ale czekajcie, bo tutaj jeszcze tak, mamy zasoby. Coś nowego zdobyłem. Materiały koncepcyjne. Nadtrętny wzór. Ciekawe. I tak nie wiem, czy będę mógł w stanie cokolwiek ulepszyć z mojego ekwipunku. Tam cały czas jest to radio, ale przecież nie mogę jego włączać i nic. Nie wiem, o co kaman. Chyba, że mam jakąś telekinezę użyć czy coś. Diabica, kurde, myślałam, że mi. Nie, mi. Nie, jest pogoda słaba i coś mi się zdaje, że dzisiaj może internet też fikać. Jak ostatnio, tylko że no na tym na kontrolu nie masz takich problemów jak z Blair Witchem. Powiem ci szczerze, moja droga. I dobra, tutaj chyba jeszcze nie sprawdzałem. Znowu słyszę ten dziwny głos. Myślałem, że to dokument jakiś. Chyba dochodzi tam z góry. Tutaj mamy kolejny dokument. Badania i dokumenty. Wykorzystanie stref progowych. Kolekcja. Badania i dokumenty. Wykorzystanie stref progowych. Jest. Wykorzystywanie elementów nadprzyrodzonych strefy progowe. I znowu mi przycina. Kurna. A nie, dobra. Odzyskałem świadomość, ale nie wiem, czasami nie będzie buforować częściej. Podsumowanie. Strefy progowe zawsze były źródłem wielkiej inspiracji i wielkim wyzwaniem. Gdy w najstarszej siedzibie pojawiła się nowa strefa progowa w postaci, nigdy nie wiemy, jakich nowych odkryć dostarcza biuro, ale musimy zawsze być gotowi na skorzystanie z okazji. W mniejszym raporcie zajmiemy się badaniem procesu rozróżniania zaobserwowanych ostatnio efektów w oparciu o ich wartość używaną. Kamieniołom dał nam czarnokamień, który należy do naszych najważniejszych odkryć, ale jeśli pleśń ma jakąś wartość naukową, trudno to zweryfikować z uwagi na wysiłek, jaki trzeba włożyć w walkę z tą wyjątkowo podłą rośliną. Cały czas tutaj jest mowa o jakiejś pleśni. Diablica, damy radę. No zobaczymy, kurczę, jak nie, to będę musiał bitrate zmienić, wiesz? Bo i tak zwiększyłem na 2,5. Zobaczymy, no mam nadzieję, że będzie ok. Ale pogoda może dzisiaj dać mi jeszcze gorzej we znaki niż ostatnio na live'ie z Blightwitcha. Oby nie. Są to bardzo odmienne przypadki i warto je porównać, ponieważ ich badanie wiąże się w bardzo różnym zagrożeniami i korzyściami. Grzechu. Siema, Maro. No, siema, no, witamy cię, Grzechu. Witamy, witam. To tam, Grzechu, jak tam pierwszy dzień po szkole? A raczej pierwszy dzień szkoły. Pełny raport jest dostępny w aktach numer. Shodan zaczyna nadawać na żywo. Dobra, my tutaj coś mamy ciekawego. Nie, poza tym to wszystko. Wiecie co? Będę musiał przerwać live'a, chyba. Bo mi buforuje i zmienić jeszcze raz bitrate.
Chyba na najmniejszy jaki bitrate może być, bo może mieć problemy z life'em. No i jeszcze to przemyślę, ale chyba jednak będę musiał to zrobić. Ej, mogę tu przejść? Ej, teoretycznie mogę. Zobaczmy, co tutaj mamy ciekawego. Jakieś schody znowu? Nie wiem, czy jestem w stanie tam wejść. Nie mogę przycisnąć tego przycisku. A tu mnie nie było. Leży jakiś naukowiec. Ej, słyszę dźwięk jak wydawały takie skorpiony z serii Metro Last Light. To jest identyczny dźwięk nawet, słuchajcie, co te skorpiony, takie potwory, które bały się światła. One były chyba we wszystkich odsłonach Metra. Taki głos w ogóle słychać. I muzyka się odpaliła. Ej, mamy biuro Dellinga. Chyba. Jak dobrze mniemam. Bo to ma asortyment do ulepszania. Multimedia. Coś zdobyłem tutaj. Diablica, hej Grzechu. Diablica, ja już wracam z rowera. No dobrze, dobrze, cieszy mnie to. Ty mi mów, czyś jak ci humor poprawił, a nie. I Diablica, zimno, źle ubrałam się, a było tak upalnie. A no właśnie, mówiłem, że będzie ochłodzenie. Ej, zdobyłem jakieś multimedia. Czekajcie, jakiś film. Jest. Boat of the Fail. Mój ciemny napój. Jakiś soundtrack. Ciekawe znajdźki są w tej grze, powiem wam szczerze. Fajne na te soundtracki są. Ważne, że nie są po niemiecku, jak ostatnio odsłuchiwaliśmy z Wolfensteina. Grzechu, ech, szkoda gadać. Plan lekcji z grubej rury. Mam od 8 do 16:45 i tylko 15 minut przerwy, żadnej dłuższej. Masakra. To faktycznie, Grzechu, to nie fajnie. Kurczę, fajnie, wakacje, fajnie, fajnie, ale później trzeba iść do szkoły, to jest masakra. Daj, daj spokój. No, zajęcia masz szósteczkowe. Badania i dokumenty, kwestionariusz i nie zdążyłem przeczytać. Miejskie legendy to nie było to. Jakiś kwestionariusz. Teraz, które to było? Kwestionariusz do spraw piosenki, to jest to. Doświadczenie słuchowe 84C poeci jesieni. Mój ciemny napój. Odpowiedz na pytanie w ciągu 2 minut po wysłuchaniu. Czy piosenka wywołała jakieś szczególne wspomnienia? Jeśli tak, opisz je. Czy w jakimś momencie pojawiły się silne emocje? Jeśli tak, jakie? 3. Czy podczas piosenki w twoim umyśle pojawiły się wyraźny obraz jakiejś broni? Jeśli tak, opisz go.
Podaj szczegółowy opis swojego obecnego otoczenia tak jak je widzisz. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się słyszeć szepty, chociaż w pobliżu nikogo nie było? Jeśli tak, co one mówiły? Czy słyszysz je teraz? Wybierz jeden element w każdej z poniższych par. Jeden albo dwa, A albo B, dzień albo noc i jabłko albo pomarańcza, wypalenie albo znikanie. To mi przypomina trochę egzamin do policji, jaki zdawałem, słuchajcie. Też takie pytania dosłowne na psychologię, na psychikę. Coś w tym stylu mi, coś w tym stylu było, powiem wam szczerze. Dobra, zobaczmy, co jest w środku. Grzechu, na jeden dzień dali, boję się, co będzie dalej. Wolę nie myśleć. I diablica, grzechu, ale masz lipę. No dokładnie, strasznie. Chujowy ten plan. Kurwa, pojebało ich od 8 do 16. To w robocie masz lepiej, to w robocie masz już krócej. Nawet. Jak do roboty idziesz, to masz godzinny, masz krótsze niż tam u ciebie. I diablica grzechu, ale u mnie w pracy gorzej, uwierz mi. Nie przerywy. Nie ma przerwy wcale. No, dokładnie. To jest przesrane. Naba zmienia. Idziemy do centrum badań. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebym ja tutaj szedł. A nie, ja się wróciłem. Poczekaj, czekaj. Wróć. Wróć, 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 wróć. Tutaj miałem się udać. I tutaj nic ciekawego nie ma. Jakieś subwoofery mega, które nawet do auta nie zmieszczę. Ciekawe, czemu miało służyć to pomieszczenie. Dobra, w takim razie idziemy w inne miejsce, bo tam dalej nie dojdę. Ej, cały czas słyszę ten dźwięk z metra, który wydawały te skorpiony. O, no tak, już wiem. To to dziadostwo. Okej. Parapsychologia. Dobra, czyli tam muszę się udać, ale zanim tam pójdziemy. Tutaj mamy chyba asertyment. Dobra, astralny sygnał. Dobra, zobaczmy, co tutaj będziemy mieć ciekawego w tym budynku. No, zmierzamy do naszego celu, tak czy siak. Grzechu, to całkiem sporo. A, dobra, to czytałem. I grzechu, przynajmniej się wyżyłaś na rowerze. Dokładnie. Grzechu dobrze prawi. Tylko, żeby jej się humor poprawił, co nie? Bo tak to była strasznie zła. Co jest? She's in trouble. I need to reach her. Aha. Tylko jak to zrobić? No jest chyba tam. Parapsychologia. Przełącz mapę. Musimy się tutaj udać. Kurczę, już ta się zaczęło tutaj otoczenie. Znaczy ta miejscówka wyglądać jak to z tych drugich, z tych innych wymiarów, kiedy po prostu zdobywamy jakiś asertyment i gra nas uczy, jak mamy z tego korzystać. Co jest? Dobra. Dobra, snajper padł. Wow, bariera. Ale mi nakopali. Może się wycofać do bezpiecznego miejsca. O Jezus. Dobra, otoczyli mnie ze wszystkich stron. Słabo, bariera mi za bardzo nie pomogła. Z tego prostego powodu, że ich było za dużo. Ja nie zwróciłem uwagi, że otoczyli mnie. I bariera nie przyda nam się, jeżeli będą nas, do nas pruć z tyłu.
W tym przypadku po prostu źle napisałaś. Dobra, muszę ich tutaj z oddali pocisnąć. Strasznie ich dużo. Kurczę. Wow. Dobra. Muszę też pamiętać o unikach. Okej, dobra. Kurczę, ten pistolet. Dobra, to straj kinezy cię śmieciu. Oj, ale ta gra jest miodna. Pod względem rozgrywki. Oj, jej, zaraz się skończy miodnie. Bo mi ładnie dojechali. Diablica grzechu, zrób live'a z mikrofonem. I diablica Maro już w domu. O, i bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę z tego powodu, moja droga. Chyba wiecie co? Zrobimy barierę. Podejdziemy tam bliżej. Ale nie, tamten mi może zaskoczyć. Poczekajcie chwilę. Wow! Dobra, bariera i może ktoś mi da w końcu życie trochę. O właśnie, o to mi chodziło. Trochę życia, żeby zebrać. To wszyscy? Ja tego życia mam mało. Tutaj mnie zaszedł. Wow! O, żus! Kurczę, uniki! Ech. No moment, no miałem moment, żeby szybko zareagować, ale niestety nie pykło mi. W tym miejscu. Muszę się bardziej skupić. A nie, zapisało mi chyba. Chyba mi zapisało. Z tego prostego powodu, że mi chyba tylko jeden gościu został wcześniej. Jak była strzelanina i gra nam chyba zapisało, że jednak ich pokonaliśmy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Co to za jest za pokój? Może jest tam może jest jakieś tam wejście. Posłuchajcie, tu jest soundtrack miodny. No, a przeciwników teoretycznie nie ma. Tam jest coś. Kolejny dokument. Ej, tam coś jest definitywnie, jest gościu. To chyba jakiś opętany. Dziwne. Bardzo dziwne. Panie alarmowe, uzupełnienie jakieś akta sprawy. Kolekcje. Akta sprawy. I mamy tutaj coś. Wezwanie, alarm, uzupełnienie. Szczegóły. Transkrypcja rozmowy telefonicznej z pogotowiem alarmowym w stanie Kalifornia. Dyspozytor. Pogotowie alarmowe, w czym mogę pomóc? Głos. Halo, halo, słucham. Czy mnie słychać? D. Tak, słyszę pana. Gdzie pan jest? Głos. Jestem. W przewodach. Zgubiłam się. Proszę pani, czy spożywała pani alkohol? Głos. Czuję, jakbym przeciskała się przez kabel. Pańską stronę. Proszę się nie rozłączać, jeżeli to się stanie, mogę odejść. I dokąd, dyspozytor, dokąd odejść, proszę pani? Odejść, daleko stąd. Dobrze, czy może pani opisać swoje otoczenie? Nieznany głos. Proszę pani, halo, proszę pani. I uwaga, dyspozytor próbował oddzwonić na numer, z którego wcześniej dzwoniono, ale okazało się, że jest wyłączony. Ciekawe. I teraz tak, bo tutaj jeszcze się pojawiły modyfikacje broni, nowe. I mamy tutaj tak, odrzut, minus 8, taka średnia, średnia upgrade. Choć ja mam odrzut minus, czemu ja mam odrzut jakiś, na cholerę mi ten odrzut. I szybkość zadawania pancerzowi, szybkość zadawane, szkody zadawane pancerzowi przeciwnika, o to jest bardzo dobre. To, że możemy sobie wziąć na drugi poziom. No to ładnie.
Okej, słuchajcie, w tym momencie zakończymy sobie nasz materiał z gry Control. Mam nadzieję, że ten materiał się podobał. Zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej serii, jakże innych serii na moim kanale. Bardzo dziękuję za każdy poświęcony przez Was czas na tym materiale. Za wszystkie łapki w górę lub w dół. Dziękuję, trzymajcie się. Cześć!